Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym odcinku mamy haul z Kika. Broniłam się przed tym rękami i nogami, bo wiedziałam, że jak wejdę do tego sklepu, to wydam za dużo i oczywiście tak się stało. Wydałam prawie 500 zł. Nie wszystko mi się podoba, ale wiecie, Kik rządzi się tymi właśnie prawami, które mnie irytują, że właśnie wchodzisz, nie wiem, po długopis, a wychodzisz z czterema siatami. No i tak było. Kupiłam ubrania, przyznam Wam, że na siłę. Powiem wprost, nie jestem fanką ubrań z Kika i nigdy nie byłam. Wiem, przepraszam, będzie krytyka, bo masa dziewczyn uwielbia. Zresztą świadczy to o klikalności odcinków u różnych influencerów, którzy właśnie pokazują Kika. No po prostu to się klika, to Was interesuje, to Wam pokażę. A co? Niech mi się kliknie. Dlaczego nie jestem fanką ubrań z Kika? Spadną na mnie gromy, więc postaram się jak najdelikatniej umiem. Jeśli chodzi o jakość, no to chyba nie musimy dyskutować, bo jeśli kupujecie w Kiku, to wiecie, że to nie jest rewelacja. T-shirty, ok, potrafią być za 8 zł, ale wiemy, że nie opłaca się ich prać, bo jak je ubierzecie, to może być różnie. Ja podejrzewam, że macie w szafie rzeczy z Kika, które Wam posłużyły dłużej, bo w każdym sklepie znajdzie się perełkę, ja więc nie chcę negować tego całkowicie, aczkolwiek jeśli chodzi o ubrania, uważam, że nawet Shein, tak to się wymawia, w końcu powiedziałam to prawidłowo, chyba, bywa nawet lepszy. A umówmy się, tego Shein'a jechałam. Jakość jakością, umówmy się, cena jest absurdalnie niska, więc jakość nie może być wysoka. To by było durne, gdybym oczekiwała jakości za 35 zł sukienka maxi na przykład. No. Kolejną kwestią, jeśli chodzi o ubrania, to jest ich estetyka. Uważam, że te ubrania są ok, praktyczne, ale bardziej po domu. To są takie rzeczy, które Wam się w ogrodzie przydadzą. Nie uważam, że są jakieś wyjściowe, po prostu. Ale widziałam masę leginsów, nigdy w życiu, w żadnym sklepie nie widziałam takiego wyboru leginsów. No. A ja nie lubię leginsów. W Kiku znajdziecie dużo leginsów i dużo długich bluzek do leginsów. Ja tego looku nie znoszę, więc wybrałam trochę inne rzeczy. Zaraz je przymierzę, ale wróćmy do działu, który mnie bardziej intryguje niż ubraniowy. A! Zapomniałam powiedzieć. W dziale ubraniowym kupują dla moich braci. Tak, kupiłam męskie ubrania plus size, bo są chyba do 7 czy 6 XL, więc oni ubrania te noszą często i na co dzień, i do roboty, są bardzo praktyczne, więc nie przyczepiam się do działu męskiego plus size, chociaż z jakością jest tak samo. Ale jeśli chodzi o estetykę, szczerze mówiąc, męskim się bardziej podoba. Moim zdaniem najlepszym działem jest dział gospodarstwa domowego. Przechodziłam tak sobie przez sklep i widziałam fajne lampki ogrodowe solarne, ale wzięłam je do ręki i one się wszystkie posypały. Wszystkie, które mi się podobały, serio. Masakra. Ale znalazłam inne rzeczy, które mi się bardzo spodobały. Absurdalną syrenę na przykład. To może Wam pokażę, zacznijmy od tego. To jest ta syrena. Były, słuchajcie, dwie i one były ustawione na środku jakiegoś niskiego stołu i wokół była masa tłukących się rzeczy. Oczywiście postanowiłam podnieść, by sprawdzić cenę i już wiedziałam, że nie mogę tego odłożyć. Po prostu, że muszą pójść z tym do kasy, bo kiedy będę próbowała to odłożyć, to będzie mi kosztowało więcej niż kilkaset złotych. Ja wiem, że wszystko by po prostu jebut. Więc ją wzięłam, bo nie mogłam jej odłożyć. Pójdzie do naszej strefy hipków. Będzie stała przy basenie. Piękna, tak? Piękna. Zgodzicie się ze mną? Moja piękna syrenka kosztowała 79 zł. To jest mega cena. Postanowiłam kupić jeszcze coś, czego nie zabiję. Kwiatek. Nie wiem, jak on się nazywa, może mi podpowiecie. Sztuczny kwiat. Cena. 19,99, więc mamy oto kolejną sztuczną roślinę, która przyda mi się pewnie przy jakichś nagraniach, gdzieś w tle będzie po prostu stała, gdzie? Jeszcze nie wiem. Oczywiście kolejny niezbędny mi w życiu zakup. Plastikowe pudełko, ja wiem. Po co ja miałam to w ogóle pokazywać? To jest w ogóle do pieczywa tostowego, nie zwróciłam uwagi, bo już w tym widziałam swojego pokrojonego w kostkę arbuza, bo arbuzy jem jak na hipopotanice przystało po prostu w ilościach hurtowych, więc wydaje mi się, że to pudełko pomieści wystarczającą ilość. Kosztowało 8,99. Kupiłam takie dwa oto fajne bloki, 12,99, myślałam, że tańsze. Do czego one mi są potrzebne? Czy jestem taka twórcza i kreatywna? Nie, to moje patronki się dowiedzą, bo myślę, że przy najbliższym rozdaniu znajdzie się coś ode mnie. No to trzeba być patronką, żeby się dowiedzieć. Wielkie gadki.
Wzięłam rozmiar 58, bo jakieś mi się wydawały małe te shorty. Za 24,99 mam dwie pary wielkich shortów, uwielbiam, bawełniane. Większość tam bielizny widziałam sztuczne, kiedy ja wyłapałam coś bawełnianego, stwierdziłam, sprawdzę, ponieważ gacie z Kapala za pierdyliardy monet niestety są słabej jakości moim zdaniem. Więc sprawdźmy kikowskie. Tutaj właśnie w kuluarach słyszałam, ja też chcę, to było Daria. 14,99, słoik na nie wiadomo na co, może na ciastka. Jest świetny moim zdaniem i tani i niezbędny mi w życiu jak reszta rzeczy z Kika. I przybory szkolne przydadzą mi się, fajna linijka, jakieś 8 zł za wszystko, spoko. Spódnica. Chyba maxi, nie jestem przekonana, czy taka będzie. Przez chwilę myślałam, że to nie jest sukienka, bo taki szereg gumek pasował mi na biust, ale może na trochę mniejszy. Wzięłam, nie jestem przekonana, sprawdzę, bo cena była spoko, aczkolwiek poliester jest taki, że jak ktoś podejdzie z fajkiem, to spłonę. Iskra poleci i po prostu wybuchnę. Teraz, uwaga, niespodzianka, wiskoza 100%. Kurde. Jestem bardzo ciekawa, bo kupiłam to na wyprzedaży. Oryginalnie kosztowało 59,99, ale ja zapłaciłam 24,99. Był problem w ogóle z rozmiarami. Nie wiem czemu, większość rzeczy z wyprzedaży jest w rozmiarze 56-58 albo 46, nie? Więc... Ale trafiłam, 50-52, myślę, że powinno być ok. Takie bluzki można nosić w ogóle oversize'owo i będzie bardzo spoko. Kolory mi się podobają, szczerze mówiąc wolałabym to bez tych ramionczek, ale przymierzę i sprawdzę. Rozmiary, które kupowałam w Kiku są od rozmiaru 48 do 58. Starałam się wybrać te ubrania, które po prostu najbliżej mi w estetyce leżą. I tutaj mam sukienkę, która przekonała mnie tylko i wyłącznie tym wzorem, który mi się podobał. I ja bardzo lubię te rozwiązania z gumkami. Często mam w sukienkach bawełnianych. Nie wiem, jak to moja skóra przyjmie ten materiał, bo umówmy się, noszę poliester. Wielokrotnie w moich ubraniach jest poliester. Ale ten jakiś jest taki... Nie wiem, założę i ocenię, bo może przesadzam. Może moje nastawienie jest złe. Sprawdzam. Kolejne 59 zł. Wzięłam tą sukienkę, bo mi się podobały kolory, chociaż zupełnie nie moje. Co ja tu będę gadać? Sprawdźmy to. Jaka sytuacja, słuchajcie. Kupiłam tą bluzkę sportową do leggingsów, które zgubiłam prawdopodobnie w sklepie. Nie ma ich w torbie, więc pewnie za nie nawet nie zapłaciłam, jeszcze sprawdzę. Ale to były leggingsy w takie farbowane, pastelowe ombre. No i stwierdziłam, że najlepiej będzie pasować jakaś gładka już bluzka, bo porównywałam to razem z innym, takim samym wzorem i wyglądał to jak piżama i stwierdziłam, że będzie świetny zestaw. No ale dupa, jest tylko bluzka. Jeginsy. Zwykłe jeginsy w niskiej bardzo cenie. Zastanawiam się, kto na tym zarabia, jak to tyle kosztuje. Czy w ogóle jest ktoś, kto zarabia na tych rzeczach? Na pewno nie ci, co je robią, to bankowo. 39,99. Czy uszylibyście takie gacie za, nie wiem, pewnie z 2 zł? Nawet nie? Współczuję osobom, które muszą pracować dla Kika. Na szwalniach i tak dalej, bo naprawdę taki produkt za 39 zł? No super, my się cieszymy, ale podejrzewam, że osoby, które to robią, nie do końca. Różowa sukienka. Widać, że oszczędzano materiału jak się dało. Nie dość, że na długości, to jeszcze w objętości. No dla mnie ta sukienka to jest takie mocne 1,5 na 10. Podobnie jak różowa sukienka, no niemal identyczna, ale tutaj mi się wydaje, że podszewka jest jeszcze krótsza pod spodem. Jeśli chodzi o wzór, no to jest bardzo fajne, aczkolwiek wykonanie, no zdecydowanie sporo do oczekiwań brakuje. Jeginsy, słuchajcie, w udach jest ok, w pasie ewidentnie tak, bo przez biodra przeszło, no i utknęło na łydkach, więc także nie wyszło. Tunika, która naprawdę ma fajny materiał, to jest 100% wiskoza, bardzo ładny wzór, fajne rękawy i tyle mogę o niej powiedzieć. Przekombinowana, po co wydawać hajs na wymyślanie, gipiurka na dole, ramionczka, w ogóle po co te ramionczka, przecież
To jest okej, okay, to ma być taki substytut, że takie zezwolenie. Teraz możecie założyć zwykły biustonosz, no bo macie tutaj ten pasek i to będzie okej. Okay. A to wygląda jeszcze gorzej niż biustonosz normalny z ramionczkami do Hiszpanki, która nie ma tych takich frędzli na górze. No dla mnie to jest fatalne rozwiązanie. No w zasadzie, kto to wymyślił, powinien się w piekle smażyć, po prostu okropne. Tak, spieprzyć, fajny materiał. No jak widać, nie jestem zbyt szczęśliwa w tym zestawieniu, bo zarówno spódnica, jak i bluzka no, zupełnie mi nie pasują. Spódnica tani poliester, no bluzka wiadomo, już mówiłam, że świetny materiał, a reszta spieprzona. W samym Kiku znalazłam fajne spodnie, za które kiedyś pracując w gastro jako kelnerka czy baristka, kiedy wymagano ode mnie czarnych spodni, które też się dobrze piorą, to już tak indywidualnie. No idealne spodnie, tylko były w rozmiarze 58 i 56, więc ich nie wzięłam. Były totalnie plastikowe, ale na przykład do takiej właśnie pracy w gastro, no dla mnie wtedy objawienie. Poliester, który się zmyje pod kranem i dodatkowo fajna gumka w pasie. Ich nie wzięłam, ale mówią, że potrafią się znaleźć takie rzeczy, które naprawdę są funkcjonalne i spoko. Mateusz za kamerę tam mi machał wcześniej, że Boże, kocham patelnię z Kika, jedziemy do Kika po patelnię. Uwielbiam patelnię z Kika. Też chyba sprawdzą, tak, taka rekomendacja. Męskie ubrania. No ja braciom często kupuję, bo oni znoszą, wiecie, w robocie, oni fizycznie też pracują, ale te koszulki niektóre, te droższe za 40 zł, złotych są naprawdę nieliche, ale no przepraszam Was, że musiałam Wam pokazać się w tych ubraniach. Uważam, że one są naprawdę do mnie najlepsze z tego wszystkiego, co widziałam. Były też fajne jeansy białe, ale znowu nie w moim rozmiarze. Widziałam kilka rzeczy, którymi naprawdę mnie pogardziła, ale to są pojedyncze sztuki. Dlatego przepraszam Was bardzo, ale nie jestem fanką Kika i no, zgodzimy się chyba wszystkie, że nie możemy nazwać tego modą, tak? To są po prostu rzeczy funkcjonalne, domowe raczej. Ulubioną rzeczą, którą dzisiaj kupiłam, była absurdalna syrena. Jestem zachwycona. Cena wow, wow, wow. Wygląda moim zdaniem świetnie, chociaż to jest ten zakup, którego nikt nie potrzebował, a jednak. Pudełko spoko, plastikowe też ok. Reszta, blok świetny. Akcesoria szkolne super. No i na dziś to tyle z tych superlatyw, więc wybaczcie, ale za dużo Kika u mnie nie będzie, bo po prostu mało kupują to. Na dziś to już wszystko. Te rzeczy zazwyczaj, jak są fajne i kupują, ja nie zwracam ubrań, zazwyczaj wysyłam moim patronkom. Wstyd mi byłoby to wpakować do koperty, komuś wysłać. Zwracam do sklepu. Zachęcam do subskrypcji kanału i kliknięcia dzwoneczka, ponieważ kolejne odcinki są w środę o 15 i w sobotę o 15. Będzie się działo. Łapki w górę też mile widziane, zawsze to tak łaskocze moje serduszko. Uwielbiam. No to co? Widzimy się.